Gość Radia Oko. Marta Mierzejewska w studiu Radia Oko. Witam przedstawiciela Stowarzyszenia dla Przyszłości Ostrołęki, pana Stanisława Giżyckiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. A celem naszego spotkania na 88,5 FM jest wasze spotkanie, które odbędzie się 18 lutego i będzie to spotkanie z panem Andrzejem Celińskim. Proszę przybliżyć postać pana Andrzeja naszym słuchaczom. Pani redaktor, ja troszkę wstępu jeszcze powiem, jak można. Powiem, że występowałem już u państwa, czy tam miałem możliwość zabrania głosu już parę lat temu i zawsze byłem taki dość na luzie, bo tematy, które prezentowałem, były takimi moimi tematami jakby zawodowymi, to jest ochrona środowiska czy turystyka. Natomiast w tych tematach trochę się czuję niepewnie, także proszę darować, jeżeli no, trochę coś się mogę się pogubić. Także, proszę państwa, powiem tak, to spotkanie jest kolejnym spotkaniem, które organizujemy w ramach działalności stowarzyszenia, chociaż poprzednie, które odbyło się 18 stycznia, organizowaliśmy jako stowarzyszenie w organizacji. Także to spotkanie, które będzie teraz 18 lutego, będzie jakby takim pierwszym w tym formacie, że stowarzyszenie jest, istnieje i może coś zaprezentować. Z pewnością słuchacze już zwrócili na to uwagę, że i poprzednie, i nadchodzące spotkanie odbywają się w 18 dniu miesiąca. To też nie jest przypadkowa data. Nie jest przypadkowa, no, no to jest dzień, który, no nie wiem, już parę lat temu ustalono, że to jest dzień solidarności z represjonowanymi sędziami. Natomiast no, te osoby, które wychodziły przed sądy, była to raz większa, raz mniejsza grupa, część z tych osób no, działała w zasadzie nieformalnie, natomiast no, te właśnie osoby zorganizowały stowarzyszenie, zarejestrowały. Natomiast to jest, jeszcze powiem dwa słowa, zanim przejdę do Andrzeja Celińskiego, to stowarzyszenie jest dalej w formie takiej początkowej, czyli zakładamy, że przyciągnie więcej ludzi, jest zarejestrowane jako stowarzyszenie zwykłe w Urzędzie Miasta, natomiast mamy zamiar zarejestrować w KRS-ie, ale już jeżeli no, zakładamy, że przystąpi więcej ludzi, więcej osób, mieszkańców Ostrołęki, może nie tylko, i wtedy zrobimy nowy statut, nowe założenia, jakby pomyślimy nad nazwą, czy jest właściwa, czy ją zmienić, ale to zostawiliśmy sobie na później, żeby działać spokojniej. A jaki jest cel działalności tego stowarzyszenia? No powiem tak, no, nieładnie mówię, to mówię, stale powtarzam taki nieładny slogan, ale jestem trochę, jak powiedziałem, podekscytowany. I cel jest, powiem, określić, bo chcę najbardziej ogólnie, no jest to cel, na jednym słowem, prodemokratyczny. Natomiast w tym słowie prodemokratyczny, no można znaleźć jeszcze inne cele, również cele społeczne, cele humanitarne, edukacyjne. Także no jest to, co w zasadzie, co się uda robić, w zależności, przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli przyjdą ludzie, którzy w czymś są dobrzy, to będą u nas działać, bo statut będzie przewidywał. Natomiast no, zakładamy, że muszą się znaleźć ludzie, którzy nie robią tego dla swojego interesu, tylko tak, no rzeczywiście... Dla dobra ogółu. Dla dobra ogółu. Dla Ostrołęki, jak to w nazwie. No, przyjęliśmy na początkowo dla Ostrołęki, może w tym większym już gronie nazwa będzie może już szerzej, że nie będzie Ostrołęki, no ale to nie chcę przesądzać, bo uważam, że najlepiej jak się w większym gronie wydyskutuje nawet nazwę. To jest takie. Natomiast powiem, że to spotkanie 18 stycznia, do niego na troszeczkę wrócę, było zorganizowane z sędzią i zgodnie z, no, jakby z jej tytułem, że jest sędzią i zawodem, i to Dzień Solidarności z represjonowanymi sędziami, to była sędzia represjonowana i jej koleje jej represji dalej biegną, ale o tym już może nie będę mówił, bo to będzie za mało czasu. Natomiast Andrzej Celiński był jedną z takich osób, które mieliśmy na tak zwanej short liście do zaproszenia. Pierwszą osobą, tutaj nie obrażając Andrzeja Celińskiego, była doktor Machińska, z którą miałem kontakt wcześniej, no ale w tej chwili jest bardzo mocno zajęta i te terminy jej nie pasowały. Będą kolejne miesiące i kolejne 18. Na pewno w lutym i w marcu odpada, bo będzie za granicą, natomiast no, liczymy, że to jest osoba, którą na pewno będziemy chcieli zaprosić. Jakiś kontakt prywatny z nią mieliśmy wcześniej.
Natomiast jeszcze powiem rzecz, która może wyskoczę z tej konwencji, powiem jeszcze jedną rzecz o samym spotkaniu, bo chciałbym powiedzieć taką rzecz, żeby nie przegapić jej na końcu. To spotkanie będzie nie tylko dla ludzi żyjących w tak zwanej bańce, bo teraz mówię, społeczeństwo jest podzielone i żyje sobie w dwóch, że jakby to jest tak określone medialnie bańkami. I zachęcam wszystkich, również tych z tej drugiej bańki potencjalnie, no nie chcę inaczej tego nazywać, bo to jest takie dość celne określenie, bo uważam, że Andrzej Celiński jest osobą, która w tej chwili się wycofała w wszelkiej działalności politycznej, natomiast ma bardzo bogatą przeszłość, jest osobą, jest wybitnym indywidualistą, muszę powiedzieć. Jest indywidualistą, jest intelektualistą i propaństwowcem. To są takie trzy cechy, bo starałem sobie, nawet sobie zapisałem, jak go przedstawić. I powiem, że to jest rzadki egzemplarz człowieka, który no, nigdzie się nie mieścił, bo nawet jakaś jego koleje, gdzie był partyjne, były takie, że no, jego idee propaństwowe okazało się, że się nie mieściły w kolejnych formułach partyjnych i on czasami zmieniał, szukał i to było źle odbierane, ale ja go rozumiem, bo długo z nim rozmawiałem na różne tematy i wiem, że to wynikało właśnie z tego jego podejścia, że chciał działać dla dobra ogółu, a nie dla dobra partii. I ponieważ wszystkie jego życiorysy można znaleźć w internecie, ja go poprosiłem o taki po prostu nietypowy życiorys, który mi przysłał. Mówię, no powiem, że ostatnio ja się spotykałem z nim parokrotnie i zawsze no, na spotkaniach w Ostrołęce, gdzie był parę razy wcześniej, ale spotykałem się z nim w tak zwanym trybie kawiarnianym, bo ja bardzo chętnie jeździłem, bo lubiłem i on miał na mnie czas, co mnie zawsze szokowało, że tak powiem tutaj prowincjusza ma czas, żeby sobie porozmawiać to i spotykaliśmy się dawniej w kawiarni i w sumie ja bardziej słuchałem, on mówił, ale zadawałem pytania takie jak pani mnie i takie jakby prywatne dla siebie wywiady urządzałem. I teraz też byłem w takiej, no w Warszawie wcześniej, żeby no ustalić, czy, bo się zgodził przyjechać, natomiast żeby ustalić o czym będzie i trochę porozmawiać, no też za dwie godziny przeminęły w tej kawiarni, no wszystko, czas nie wiadomo kiedy minął. I powiem, że no na koniec zapytałem się, jak go mamy tytułować, bo on był i senatorem, i prawda, no, różne funkcje pełnił, no w sumie, no nie wiadomo, przyjedzie gość, trzeba się do niego jakoś zwracać, bo mówić na przykład, no proszę pana, to też mi się wydawało. No i nie rozstrzygnąłem sprawy, bo on mi zaproponował, że przejdziemy na ty, także że tak mnie zszokował, że dalej nie wiem, jak się będziemy, jeszcze go raz zapytam. Ale wrócę do tej rozmowy w kawiarnianej. Ja dużo prasy zawsze czytałem i pamiętałem z lat 90. o nim czytałem i już go zapamiętałem, już miałem go w głowie w latach 90. i pamiętam historię, że jako senator wywalczył zakład znanej firmy, wielkiej firmy amerykańskiej, która zagościła w Płocku, bo był senatorem z Płocka. To była firma Levi Strauss, no w zasadzie słynna firma, która przyjechała do Polski po transformacjach i jej przedstawiciele chcieli sobie znaleźć jakieś miejsce, przyjęto ich w Łodzi. W Łodzi nie. Okazało się, że prezydent Łodzi no, obawiał się, że ta firma wykluczy małe firmy łódzkie i ich zbył. No i on się tym zainteresował. Właścicielem był w zasadzie to już nie Strauss, tylko był Bob, czyli Robert Haas. I do tej firmy dotarł jako senator i okazało się, mówi, że traktowali go jak takiego chłopca na posyłki, bo to była tak wielka firma, że jakiś tam senator z Polski to był, no ale był na tyle zawzięty, że stwierdził, że spróbuje sprowadzić ich do Płocka. Robił to w tajemnicy przed władzami tutaj jakimiś politycznymi Płocka, czy tam i okolicy, bo uważał, że to konkurencja może mu zaszkodzić, że mogą wręcz uniemożliwić i mówi, tylko dlatego, że był senatorem w naszych warunkach bardzo skomplikowanych administracyjnych pozwoleń, dali mu taki warunek, że ma tą firmę uruchomić w ciągu 4 tygodni, ma mieć wszystkie zgody. No on poszedł do Balcerowicza i mówi, uruchomili zespół międzyministerialny, bo to jednocześnie produkowali promesy dziesiątków decyzji, które wtedy były potrzebne, bo to był dopiero początek transformacji kontaktów z Zachodem. I okazało się, że 6 tygodni to trwało i ten zakład pojawił się w Płocku i na etapie roku 91 zatrudnił prawie 1000 osób. I to jest
I opowiadał mi o strukturze tego zakładu, bo to jest bardzo też ciekawe, że ten zakład, ten Bobby Haas miał taką misję, żeby budować wszędzie w iluś tam kilkudziesięciu krajach swoje zakłady, co było niezgodne z praktyką takich wielkich koncernów. I bo na ogół było tak, że dawali markę i załóżmy mieli tam jakieś, w zasadzie nie mieli zakładów, marka się utworzyła i tam, prawda, tania siła robocza gdzieś tam szyła czy coś robiła. I mówię, że ten zakład, no teraz się zmieniło, ten zakład przetrwał, i tylko dwa takie zakłady są w tej strukturze pierwotnej, bo to są zakłady wzorcowe. I ten zakład w Płocku przetrwał, ten jeden z tych dwóch, jako taki wzorcowy zakład dla Levi Strausa. I nikt o tym nie mówi w tej chwili, ale ja zapamiętałem to sprzed 30 lat, bo tak no, wczytywałem się trochę i opowiedział mi tą historię, jakby to jest, można powiedzieć, że to jest takie opowieść o człowieku, który coś zrobił. A na czym skupicie się podczas tego spotkania w Ostrołęce? Powiem tak, to jest człowiek bardzo inteligentny, elokwentny. I wszechstronny. W związku z tym, no, podał mi takie tematy, które powiedziałem, że ja tu nie będę ingerował, ale on by chciał jakieś, ponieważ był 5,5 roku temu w Ostrołęce i mówił, pewną prognozę stawiał, co się będzie działo w Polsce i w sprawach społecznych. Uważa, że się w większości sprawdziło, chciałby to kontynuować, jakby przeciągnąć swój wykład sprzed 5 lat, jakby podsumować. No i myślę, że w ten sposób zrobimy. Ja to wyjątkowo poprowadzę, bo kolega, który chcieliśmy, żeby prowadził, akurat go nie będzie. Uważam, że akurat może do tego tematu będę dobry, bo go znam, tak już poznałem go dobrze, to mogę troszeczkę sobie i troszeczkę wstępu o stowarzyszeniu dwa słowa powiedzieć, bo to będzie takie pierwsze oficjalne. Natomiast wiem, że no, dzień jest nie najlepszy, ale 18 wypada, nie wtedy, jest to koniec karnawału. W związku z tym w tym Centrum Seniora później zaczną się, jak to się mówi, balety. No właśnie, bo nie wspomnieliśmy, że to właśnie tam odbędzie się spotkanie, w Centrum Aktywności Seniora. Na górze, no niestety na dole nie można, bo tam już się przygotowują seniorzy do ostrych, baletów i nie można im przeszkadzać, bo no, dlaczego im odbierać radość życia? Że przyjeżdża jakiś, prawda, tutaj warszawiak. Natomiast, no, tam na górze jakoś sobie myślę, że poradzimy. Myślę, że na poprzednie spotkanie przyszło, ja się bardzo obawiałem, bo było też późno, była informacja o poprzednim spotkaniu, że nikt nie przyjdzie, ale przyszło całkiem sporo osób. Tutaj myślę, że reklamę robimy już większą, może się uda, że będzie więcej, bo sala będzie mniejsza, no ale to są takie, no, dylematy, no, nie przełoży się, tutaj możemy tylko zacząć o 12, bo później już będą tam muzyka głośna i tak dalej. Także myślę, że to spotkanie, powiem, że tak, że będzie, ono będzie polityczne i apolityczne, bo będzie mówił człowiek, który ma historię, który ma doświadczenia, nie jest zaangażowany, nie pracuje w żadnej partii, ma ciekawe spojrzenie, jest, no ja, jeżeli mówię, że to jest intelektualista, to nie przesadzam, że jest indywidualista, to jeżeli napisał taki życiorys, który można sobie też, no ja wiem, że do radio, do tego, do mojej Ostrołęki też wysłałem i napisał w pierwszym wersie, to znajdę, że jest synem bardzo bogatej rodziny warszawskiej po stronie matki, czyli ta ekonomistki, i ojciec był z analfabetycznej wiejskiej rodziny, ale później był wynalazcą, no, twórcą jakiś tam, prawda, też kierownikiem jakichś wielkich budów, i mówię, że z tych dwóch światów on jakby powstał, czyli z takiego, no, mezaliansu. Mezalians jak na tamte czasy, prawda? No i w ogóle, no, taki mentalny również, prawda, że ten jego ojciec gdzieś tam się wyrwał z tego, no, świata prymitywnego, tak on wręcz to określał, analfabetycznego, i stał się wynalazcą, czyli ma w genach jakąś, prawda, jakąś taką, no, indywidualizm. Także myślę, że no, ja to też zachęcam, bo utworzyliśmy... Wróćmy do tych tematów spotkania, bo w sumie jakoś ten temat... Znaczy temat to jest co z Polską i co będzie się działo, natomiast temat, ciężko go rozwijać, natomiast powiem jedno, że ja chcę to tak podzielić, żeby była, ponieważ nie można tego spotkania za długo ciągnąć, bo będą te imprezy akustyczne,
to no, chciałbym, żeby z pół godziny były również na pytania, na wszystkie pytania, bo uważam, że na temat no, typu, co z Polską w Europie, co jak, co się będzie działo, powiem, że na pewno jest do tego przygotowany, bo cały czas to, że ja też jeszcze wrócę do takiego schematu myślowego, bo ludzie mówią, że są patriotami, ja to bardzo w tej chwili źle to hasło odbieram, on jest propaństwowcem i jeżeli na temat rozwoju państwa, przyszłości, tego, że jesteśmy, ja uważam i myślę, że on też uważa i może pół społeczeństwa może uważa, że jesteśmy w czarnej dziurze w tej chwili, że to jest najbardziej, że rok 2023 będzie rokiem nie mniej ważnym niż rok 89. My jesteśmy w tej chwili pariasem Europy, niektórzy się na to obrażają. Jeżeli wychodzimy przed sądem, to anonimowo wyzywają tam nas od ubeków, od prawda, no wiadomo, że anonimowo można rzucać różne hasło, ale jesteśmy naprawdę w bardzo trudnym miejscu historii i takie rozmowy są ważne, żeby były prowadzone z ludźmi światłymi. To mam tu dużo przygotowane różnych, co mogłem powiedzieć, ale widzę, że, nie, że chyba, znaczy powiem tak, ja jakby człowiek z prowincji, który tutaj no, byłem, urodziłem się, co prawda mam pochodzenie nie ostrołęckie, rodzinne, ale to urodziłem się, jak byłem, studiowałem w Warszawie, to miałem takie obserwowałem pewne zjawiska, jak powstawała opozycja no taka lat 70. Miałem koleżankę ze studiów, którą no, w pewne losy dzieliłem, bo wyjątkowo robiliśmy pracę magisterską w Instytucie Biochemii i Biofizyki. I tam przychodził taki człowieczek, taki ruchliwy i coś tam stale z nią tutaj, ale oni nie mówili, co robią. To był Grzegorz Boguta, który był później znanym twórcą wydawnictwa Nowa. I powiem, że jeżeli byłem z tej prowincji, to dla mnie była nieufność, bo jak tam wejść do tego środowiska? Widziałem, że coś się dzieje. I ci warszawiacy mogli działać w tej opozycji lat 70., a ludzie z prowincji mieli troszeczkę mniejsze możliwości, bo po prostu byli nieznani. Tam się znali ze szkół średnich, prawda, i tego. Także uważam, że Andrzej Celiński też, jeżeli jego ta przeszłość w korze i w tych innych działaniach, no miał taką lepszą pozycję, bo z tego środowiska takiego, no intelektualnie już dojrzałego, warszawskiego pochodził, no i też dawało mu pewną przewagę, ale i mnóstwo doświadczeń i ciekawe życie. Także, no nie wiem, czy jeszcze coś można dalej, bo bym rozwodnił temat. Zasłuchałam się bardzo. W każdym bądź razie no, czas antenowy nam nie pozwoli w nieskończoność kontynuować tego tematu. A ja jeszcze chciałem podać pocztę, bo uważam, że jeżeli państwo ona tak samo jest na mojej Ostrołęce. To jest taka poczta, kurczę, zaraz się pogubię, bo gdzieś tu poczta jest. Pierwszy akapit, biuro. Tak, biuro, tak. Dla przyszłości ostrołęki.pl. Tak, i jeżeli państwo by mieli jakieś pytania, to tą pocztę świeżo odpalamy. Proszę pytać i może jeżeli będą jakieś zapytania do stowarzyszenia, to postaramy się już może jeszcze przed wizytą Andrzeja Celińskiego albo może po, ale to na tą pocztę prosimy przesyłać korespondencję z pytaniami, z propozycjami. No i chyba muszę skończyć. Biuro Małpa dla przyszłości ostrołęki.pl. Powtarzam adres poczty, a panu dziękuję bardzo za spotkanie. Moim gościem na 88,5 FM był pan Stanisław Giżycki, a wspólnie... Jak wypadło? Myślę, że rewelacyjnie, ale to ocenią słuchacze. Oczywiście. No, ale byłem zestresowany niesamowicie. Gość Radia Oko.